Witam! Przedstawiam budżetowy komplet kół składających się z piast Novatec, obręczy i szprych DT. Głównym celem było zbudowanie tanich, sztywnych i niewymagających atencji kół. Oczywistym wyborem więc stały się piasty Novateca. Ich prosta budowa oraz cena sprawiają, że są bezkonkurencyjne. Przednia piasta D041SB posiada dwa łożyska maszynowe, tylna D032SB kręci się na czterech. Aby koła były proste przez długi czas, wybrałem moim zdaniem firmę robiącą najlepsze obręcze, czyli DT. Model to budżetowy 533D. Koła nie są lekkie, bo ważą prawie 2,5 kg, ale tu priorytetem było co innego. Jeśli macie podstawowe modele kół na kulkowych piastach i obręczach z plasteliny, z którymi są tylko kłopoty, to warto zainwestować w taki oto zestaw, któremu będziecie mogli zaufać. A przejście ze słabych piast kulkowych na maszynowe jest odczuwalne i to naprawdę duże ulepszenie warte tych paru stówek. No i ten dźwięk. Dzięki za obejrzenie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!